Cześć, nazywam się Mikołaj, jestem szefem Airbike'a. Miał powstać profesjonalny film o tym, jak to będziemy jutro jeździć, ale oczywiście nie ma kiedy, bo trzeba robić robotę. Ale na szczęście napatoczył się organizator jutrzejszej zabawy, Arek, który opowie za mnie, żebym nie musiał się wysilać, co będziemy jutro robić i po co. Arku, skąd start? Dokąd jedziemy? Ile przejedziemy? Ile to będzie trwało, jak będziemy szybko jechać? Po co będziemy to robić? Kto za to zapłaci? Ile i co nam jeszcze da to? Historycznie, jak zawsze, start pierwszego psychoporanka. Spot Airbike o 6.00 jedziesz ty. Ja śpię o tym. Jedzie mój młody i jedzie jeszcze dużo osób, między innymi darczyńca kiełbasy na grilla. Przyjeżdżacie na mostek i stamtąd już oficjalnie dalej jeździmy. Łuskawka o 9.00 też pojedzie i też może się dołączyć do całej akcji. Tak. Akcja jest po co? Akcja jest po to, żeby zbierać kasę za kilometry. Mamy dwóch głównych sponsorów, to jest Intersport Polska i Mio Polska. Oni wykładają pulę do 10 tysięcy złotych każdy, czyli 20 koła za 20 tysięcy kilometrów, które jutro wykręcimy. Więc ja myślę, że mocno przekroczymy to wszystko, dlatego że dołączyli jeszcze dwaj kolejni sponsorzy. I mamy za każde 100 kilometrów lampkę Knoga. Lampki Knoga wartości... są fajne. I patrz, to jest fajne, kręcisz sklep, od razu i tak. Wychodzisz za kadr. Mów dalej o tych lampkach. No, o tych lampkach, tak. Więc od Knoga są lampki, bo akcja też ma wspierać bezpieczeństwo na drodze. Każda lampka za każde 100 km do 200 lampek to jest, słuchajcie, wartość ponad 10 tysięcy złotych. Możemy są wykręcić. Prosto z dostawy, więc musiałem pójść dalej. Knoga, też dla dzieci z domów dziecka. Tak wyglądają lampki Knoga. Dziękujemy firmie Poręba, która naprawdę sama się zgłosiła. Zaimponowali mi. Chwilę wcześniej myślałem o tym, że muszę ogarnąć jakieś dobre lampki. Mam takie jednej amerykańskiej korporacji, ale tam baterie szybko padają i mówię, wezmę Knogi. I dosłownie parę chwil później napisałeś, no widzisz, że tak, oni wchodzą. To był wzruszający mail, bo tak, rzadko takie się dostaje, że ktoś nagle z bomby wpada, wrzuca do puli ponad 10 koła i mówi, robicie fajną robotę. Ale to nie koniec, bo tego samego dnia, czyli przedwczoraj wieczorem, zadzwonił Dawid z Czarnego Gronia, stacja narciarska i hotel w górach, nasz partner Snow Expo, i powiedział, dobra, to my też wchodzimy i za każde 1000 kilometrów przez was wykręcone jeden dzieciak przyjeżdża do nas zimą na 4 dni. Słuchajcie, to jest, nie wiem jak ja to policzę, tak, na tym palcu. To jest tak, autokar dla dzieciaków, pobyt w fajnych domkach, które tam mają, żarcie w ich czterogwiazdkowym hotelu, instruktorzy narciarscy na 4 dni, wypożyczą im narty i dadzą karnety. I do 20 dzieci, czyli znowu 20 tysięcy kilometrów, 20 dzieciaków. Jedzie zimą do stacji Czarny Groń na 4 dni na pełen wypas. Myślę, że tą kasę też zbierzemy, więc wtedy zrobimy konkurs. I w drodze konkursu kupimy za te 20 tysięcy od tych, którzy dadzą nam najlepsze oferty, kaski i lampki, też dla domów, dla dzieci z domu dziecka. No i super, podsumowując, wasze kilometry są potrzebne. Pamiętajcie, żeby przyjechać na gasy, żeby po zakończonym jeżdżeniu zarejestrować swoje kilometry. Przypomnij mi, gdzie będzie stało auto biurowe? Stoimy całą dobę, jest baza na mostku, tym niebieskim mostku w Obórkach. Tak, półokrągły mostek w Obórkach, na gasach nie da się nie znaleźć. Tak jest. I wracając z treningu, zatrzymajcie się na chwilę, będzie zresztą też całą dobę kawa za free, jest woda do napicia się, będą banany, kiełbasa z grilla, a przede wszystkim super atmosfera. Będziecie mogli też po prostu podziwiać, jak król się męczy, bo on powiedział, że jeździ całe 24 godziny i ja chcę to zobaczyć. Może pojadę, zamawiamy padało, już ale... masażystki. Boli mnie noga. Tak, kolanie, tak, tak. Te wszystkie ściemy znamy. Poza tym ja tam jadę odpocząć, człowieku. Ale uwaga, bo to jest ważne. Warunkiem jest to, że jeździcie między 6 rano w sobotę, a 6 rano w niedzielę. Zapraszam też na nocne jazdy. Możecie jechać dowolną trasę. Ważne, żeby chociaż raz przejechać przez mostek. Przejeżdżając, zrobicie sobie zdjęcie adresu. Czyli mailowego. Żeby trasa była zaliczona, trzeba przejechać przez most. Tak, ale to można podjeżdżając, jadąc na powrocie, tak. Musi to być widoczne. Mhm. I nawet nie musicie kasować licznika, dojeżdżacie potem do domu, tylko uwaga, przed 6 rano kasujecie licznik, screen ze strawy przysyłacie na mail, żebym się nie pomylił, p24@bikeexpo.pl.
całą dobę wolontariusze spisują wasze kierowanie. Damy to w opisie pod filmem. Nieważne. W opisie pod filmem będą kluczowe informacje, również ten mail. A, no to jeszcze dobra. Okay. Tyle na dzisiaj, wracamy do pracy. Bo... Wysyłacie screen i w ten sposób robicie coś dobrego. Jak mamy pójść spać przed wstawaniem na jutro, to będzie na dzisiaj tyle. Dzięki, do zobaczenia jutro na rowerach. Hej!